bo to nie jest lewicowy rząd, to nie jest rząd moich marzeń. Ale ostatnie lata, ostatnie tygodnie pokazały, że lewica może mieć w tym rządzie silny, wyrazisty głos. I ja uważam, że w interesie całej lewicy i w interesie przede wszystkim Polaków jest to, żeby ten głos wzmacniać, a nie go osłabiać. I dlatego zostajemy w klubie lewicy, bo uważamy, że silniejsza lewica parlamentarna to silniejsza lewica w rządzie. To oznacza również blokowanie pewnych rzeczy, które są szkodliwe, jak kredyt 0%, o którym wszyscy wiemy, że spowoduje tylko wzrost cen mieszkań, czy obniżenie składki zdrowotnej, która powiększy i tak już ogromną dziurę w budżecie ochrony zdrowia. Jest dobry, kompromisowy projekt obniżki składki zdrowotnej na stole. To nie jest rząd moich marzeń, powiedziała pani Biejat. I tu się z nią absolutnie zgadzam, bowiem to również nie jest rząd moich marzeń. Ale pani Biejat dodatkowo twierdzi, że dlatego zostaje w koalicji, żeby wzmacniać głos lewicy, bo to leży w interesie Polaków. I tutaj pani Biejat różni się z panią, bowiem ja jestem za kredytem 0%, likwidacją składki zdrowotnej. Nie popieram również przywilejów dla osób LGBT, które robią z nich święte krowy. I jestem również za wypowiedzeniem paktu imigracyjnego, bo tak myśli pani szanowna większość Polaków, a lewicę popiera ledwo 8%. Witam się z państwem bardzo serdecznie w programie Polityka na deser w Telewizja w Polsce 24, Andrzej Rafał Potocki, a wraz ze mną Krzysztof Fezet, dobry wieczór ponownie. Nie będę się tak wdawał w polemikę co do twoich poglądów, bo ja oczywiście mam swoje i co do składki zdrowotnej, no też nie do końca takie poglądy jak ty, ale zgadzam się z tym, że to nie jest wcale w interesie większości Polaków, żeby lewica była u władzy, bo gdyby to było w interesie większości Polaków, to większość Polaków nie jest tak, przepraszam, w ciemię ubita, że nie wiedziała na kogo głosować. Mnie bardziej zastanawia taki oto fakt, że pani Magdalena Biejat, z całym szacunkiem, bo jest, że tak powiem, jednym z bardziej kulturalnych posłów tej kadencji, i to już jest dużo, to już jest naprawdę dużo, państwo zresztą chyba też to doceniają, ale nagle pani Biejat w sytuacji, kiedy partia Razem przeprowadza wewnętrzne referendum i większość w tym wewnętrznym swoim sondażu czy referendum decyduje się na to, by opuścić te pseudokoalicję z nową lewicą. Nowa, ona jest tak nowa jak pan Włodzimierz Czarzasty. Mniej więcej jest tak nowy. Nowy to ma swetry, ale Czarzasty nowy raczej nie jest w polityce. I nagle teraz wobec tej groźby, że Razem opuści lewicę, pani Biejat z koleżankami i z kolegami, nielicznymi zresztą, chce opuścić Razem, żeby trwać przy tym rządzie. Po co? Po to, by podjąć walkę, żeby zrealizować swoje postulaty. No ale 10 miesięcy pani szanowna Magdaleno Biejat pani miała na to, żeby realizować te postulaty. Właśnie dlatego, że postulaty lewicy nie są realizowane, to dlatego ta większość partii Razem chce opuścić, już nawet nie koalicję rządową, bo Razem, jak państwo wiedzą, do rządu nie weszło, ale opuścić po prostu lewicę. Chcę powiedzieć jedną rzecz jeszcze. Pani Biejat naprawdę z całą moją sympatią, no nie dla jej poglądów, ale dla sposobu zachowania w polityce, bo to naprawdę jest dużo, jak na lewicę też, ale niestety raczy nas bardzo poważną naiwnością. Przypomnę tylko, że pani Biejat miała być marszałkinią, tak powiem, żeby pani Biejat było miło, marszałkinią Senatu. I niestety na tydzień przed tą decyzją, gdzie już była numerem jeden w tych rankingach powyborczych, udzieliła wywiadu, w którym powiedziała, że ona się troszkę niepokoi tym, że w ramach rozmów o umowie koalicyjnej za dużo się mówi o stanowiskach, a za mało o programie. I nagle pojawił się taki wielki wał, a jak Tusk robi wał, to jest wielki, tak. I się okazało, że już nie może być, że nawet pani Kidawa-Błońska, której się myli wszystko ze wszystkim, będzie lepsza od pani Biejat. To z kim pani tam teraz zostaje? Przecież zjedzą was, wy, przepraszam, wy już jesteście zjedzeni. No, a oni się po prostu pchają do tego rządu, kompletnie nie rozumiem dlaczego, bowiem ten rząd jest jak pelikan, tak, który po prostu połyka skorupiaki, który, a tu skorupiak się sam pcha do pyska, do paszczy. To jest dla mnie zagadka, no ale widać, no w polityce podejmuje się nie zawsze dobre decyzje. Ja oczywiście mówię z punktu widzenia pani Biejat, tam partii Razem, bo to generalnie nie jest moja bajka. I im gorzej tam, tym lepiej dla mnie osobiście. I dla wielu Polaków tak samo. No ale
z punktu widzenia strategicznego i z punktu widzenia politycznego. To już się dali wchłonąć. No, to już jesteście puknięci jak ten skorupiak przez Pelikana i to i na tym się kończy. I dziwi mnie to, dziwi mnie to troszeczkę, no ale... No, powtórka z rozrywki był moment, w Senacie. To był dobry, że tak powtórka powiem, historyczny, tak, to był dobry historyczny moment dla partii Razem, żeby się jednak odciąć od tego betonu partyjnego, od tej postkomuny, która trzęsie wciąż nową lewicą, od tych przeróżnych wariacji. Ja wiem, że partia Razem ma podobne poglądy na sprawy mniejszości seksualnej i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak zawsze to wyglądało trochę kulturalnie. Nie chcą się państwo odciąć. No to jest pan Tusk państwa odetnie od wszystkich możliwych apanarzy, bo raczej nie sądzę, żeby cokolwiek ugrała pani Biejat i jej koledzy i koleżanki na tym, że wychodzą z Razem. Niczego nie dostaniecie, no, poza pstryczkiem w nos. A teraz kolega pani Biejat, chyba dość bliski, z Nowej Lewicy, pan poseł Szczepański będzie zawracał Wisłę kijkiem. Mam nadzieję, że koledzy, którzy mają w sobotę i w niedzielę kongres, w piątek się zaczynający, po prostu wezmą trochę sobie na otrzeźwienie i być może jednak zdecydują się przyłączyć do tych koleżanek i kolegów, którzy stwierdzili jednak, że warto realizować program wyborczy, będąc w klubie, który jest klubem tworzącym rząd, również, że zmienią swój front. Natomiast jeśli podejmą inną decyzję, wybierają inną drogę, Lewica jest członkiem tego rządu i powiedzmy i będzie wspierała ten rząd w realizacji tego programu. Ideą się nie naje. Człowiek ideą się naje. Oczywiście można mieć ideę, czy ideę, ale żeby mieć ideę, tę ideę trzeba spełniać. Spełniać tą ideę można tylko wtedy, kiedy ma się realny wpływ na rządzenie. Ideą się nie naje. Skąd my to znamy? No było takie powiedzenie, że to bytnie idea określa świadomość. No i autorem tego powiedzenia był nie kto inny, tylko Karol Marx. Czyli mówiąc krótko, Szczepański mówi bardziej lewicowo, pan Wiesław mówi bardziej lewicowo niż pani Biejat. Mówiąc krótko, że ideą daleko nie zajedziecie, a pani się mimo tego, pani Biejat, pcha się do tego Pelikana. Tak, tak, no ale taka, przecież ja myślałem, że ta Nowa Lewica to oni są tacy bardzo ideowi jednak, a tutaj pan Szczepański jest łaskaw nam uświadomić, że przecież chodzi o stołki. Taka jest prawda, bo on do tych ludzi, którzy chcą pozostać z boku lewicy, czyli do pana Zandberga i jego z kolei akolitów partii Razem, moim skromnym zdaniem to jest bardzo sensowny ruch akurat Zandberga i tej grupy. Zresztą niech to historia albo najbliższe miesiące, niech to zweryfikują. Ale mówi o tym, że po prostu zostawcie te idee, nawet te lewicowe. No dobra, no nie spełnia ten rząd żadnych idei, ani lewicowych, ani nielewicowych. Jedna idea to jest 8 gwiazdek, zamordyzm, reżim i najważniejsza idea, zastopować rozwój Polski. No taki poszedł rozkaz z jednej ze stolic, prawdopodobnie na literę B i nie chodzi o Belgrad tym razem, ale... Ci państwo, bo pan Szczepański jest jednocześnie, gdyby ktoś się nie domyślał, wiceministrem spraw wewnętrznych. Ja dostrzegam taką pewną prawidłowość, że i pan Szczepański, i pan Gawkowski, który jest w rządzie, i pan Wieczorek, i pani Dziemianowicz-Bąk, oni w tego Tuska są zapatrzeni jak w jakiś obrazek. No a dlaczego? Bo są już tak przyklejeni do tych stołków, jak ci ich ulubieni aktywiści do asfaltu. I teraz jak chcesz takiego oderwać, to reszta krzyczy, zostawcie go! Został, on jest przyklejony! Bo skórę, on jest przyklejony! Skórę mu zerwiesz, jak go oderwiesz. No, no więc nie odrywaj go, on jest przyklejony, to jest biedny człowiek. No i oni się teraz nie mogą już oderwać. Tak się przykleili, że po prostu koniec i tak zostaną z tym przyklejeniem. I brudnymi chyba łapkami, mam wrażenie też, bo to od kleju to ojojojoj, czasem ciężko zmyć. No tak, jednym słowem, ideą się nie najesz, ale stołkiem... No to oczywiście. Spokojnie. Oczywiście, że stołkiem tak. A teraz człowiek, jeśli pozwolisz, to będzie zagadka. Chętnie państwa zapytam, gdyby państwo tak we własnym gronie odpowiedzieli na to pytanie, jaką funkcję pełni pan Konwiński i gdzie? To, że Lewica w tej chwili w większym stopniu się konsoliduje i część... No, trudno powiedzieć, że się konsoliduje przez rozpad. Trochę tak, ale z drugiej strony ta partia Razem była jednak takim trochę bytem obok, w klubie Lewicy, a trochę jednak obok Lewicy. Jeżeli część polityków, polityczek partii Razem zdecydowała się wystąpić z partii Razem i mocniej zintegrować się z Lewicą, to ja myślę, że to jest dobra wiadomość dla koalicji. Ale z drugiej strony druga część parlamentarzystów partii Razem prawdopodobnie przejdzie w weekend oficjalnie do opozycji, a zbliżają się głosowania, kluczowe głosowania nad budżetem. Każdy głos może się liczyć, aż takiej wielkiej przyszłości
przewagi nie macie. Przewaga jest wystarczająca, żeby budżet przegłosować. No to już odpowiadam. Oczywiście pan Zbigniew Konwiński jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, ale konia z rzędem temu, nie mówię o panu mecenasie, bo tego państwu nie życzę, kto wie, że to jest szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Kiedyś to były takie tuzy, jak jego ekscelencja Tomczyk, jego ekscelencja Budka, znane twarze, znane mózgi, nawet jeśli czasem tylko w wykonaniu pół, że tak powiem, to państwo sobie dodadzą, tak jak do Tuska dodać pół, wychodzi pół Tusk, jak do mózgu dodać pół, to wychodzi na przykład, no, pan Konwiński może czasem się nawet objawić. To jest niesamowita dla mnie jednak niespodzianka, a to też pokazuje, że pan Tusk troszeczkę jednak boi się tego, że ktoś mu wyrośnie, przecież on tam jest, przepraszam, alfą i omegą, cesarzem tej partii, a jednocześnie obsadził w roli szefa klubu, no, takiego no-name'a. No, dawaj tego konia z rzędem, bo ja wiedziałem, że on jest szefem klubu parlamentarnego KO. Ciebie... Ale numer polega na tym, że z partii Razem chce, znaczy nie tyle z partii Razem, ale w ogóle z koalicji chce wystąpić około 37 osób. Mhm. To jest dosyć poważna liczba, jak na partię Razem. No, być może to nie spowoduje perturbacji w parlamencie w postaci niemożliwości uchwalenia budżetu, ale niemniej jednak zjawisko jest ciekawe, bo chociaż ideą się nie najesz, jak stwierdził tutaj poprzednik Wiesław Szczepański, no to jednak idą w tym kierunku, bo skoro opuszczają koalicję, to wychodzą z tego rządu i mogą go z czystym sumieniem krytykować. Co akurat ten ruch, nie mówię nie. Tak, ale zastanawiam się, no dlaczego mówiłem o tym półtusku i o tych innych tam połowinkach, bo kiedy pan Konwiński, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, naprawdę, proszę sprawdzić, Andrzej wie, bo się przygotował, ale państwo, konia z rzędem, no. Konia z rzędem, dalszym, albo mecenasa z rządem nawet bym oddał. Dziś na koniu wyjeżdżą. Najchętniej gratis. Ale kiedy mówi, ja bym wolał, żeby ci, którzy startowali z list koalicji 15 października, no panie Konwiński, nie było takiej listy, naprawdę nie było. To dopiero potem trzecia droga, która mówiła, o, nie kłóćmy się i do przodu, my środkiem drogi, jak Bronisław Komorowski, to tylko oni się tak po prostu, no, zaprzedali, powiem delikatnie, swoje dusze panu Donaldowi Tuskowi, więc nie było startu z koalicji, z list, przepraszam, koalicji 15 października. I po pierwsze, a po drugie, mówi się 13 grudnia, a nie 15 października, bo przecież chyba nie przypadkiem ten rząd został zaprzysiężony 13 grudnia. Można było to zrobić, ale kiedy indziej. Ale im to przez gardło nie przejdzie, ta data. Nie, to możesz być spokojny. To tak jest. Nie lubią być tak kojarzeni z tą datą skądinąd nieszczęśliwą dla Polski. No i teraz mamy powtórkę, bo de facto jest to koalicja 13 grudnia. Niestety tak. Bo niestety, koalicja zawiązała się 13 grudnia. A 15 października zostały wygrane wybory. Także tutaj to będą wygrane, dodajmy, niestety, przez Prawo i Sprawiedliwość. Wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość. Upamiętnianie tej daty przez tych ludzi troszkę się mija z celem. Że w ogóle nie ma powodu. Ale na Jagodnie jest brawo i to jest najważniejsze. Ale nie ma kompletnie powodów do obchodzenia daty 15 października, bowiem nie wygrali wyborów i nie mieli jeszcze zawiązanej koalicji. Tak. W związku z tym pozostaje 13 grudnia. To jest po prostu, to jest ta data, kiedy panowie Hołownia, Kosiniak-Kamysz i pan Czarzasty podpisali pakt z doktorem Faustusem polskiej polityki. No ale skoro już państwo poznali pana Konwińskiego, no to idziemy za ciosem. Oczywiste, że wskazanie kandydata na prezydenta Koalicji Obywatelskiej nastąpi tam w Gliwicach 7 grudnia i że będzie to Rafał Trzaskowski. Ale trochę musimy jeszcze wszyscy pozostać w niepewności, tak, panie redaktorze. I ja, tak jak powiedziałem, ja nie powiem nic innego niż mój przewodniczący, niż mój lider Donald Tusk. Powiedział, że 7 grudnia przedstawimy kandydata, będzie posiedzenie Zarządu Krajowego, Rady Krajowej. A pan jest absolutnie, absolutnie na 100% przekonany, że sprawa kandydowania Donalda Tuska jest całkowicie zamknięta? Tak, jestem przekonany. Donald Tusk to jednoznacznie powiedział. Niezależnie od tego, jakiego kandydata prawdopodobnie 11 listopada, a może ciut później pokaże Prawo i Sprawiedliwość? Niezależnie. My robimy tak naprawdę swoje. Będzie kandydat 7 grudnia przedstawiony, tak jak powiedział premier Donald Tusk, i to nie będzie premier Donald Tusk. Bardzo zabawne.
bardzo zabawne. Bardzo jestem zszokowany tym, że pan Konwiński, jak mówi, nie powie nic innego niż Donald Tusk. Myślałem, że będzie po prostu tam jechał po tym rządzie albo opowiadał, że to drożeje, tutaj nie ma tego, tu nie ma tego. Nie, jest absolutnie, nie powiem, że mierny, ale wierny, bo nie wiem, czy jest mierny, bo nie wiem, bo ocena mierna to jednak świadczy o tym, że coś tam się wiedziało, a tutaj pan Konwiński w ogóle niewiele wie, niewiele ma chyba jednak do powiedzenia, a poza tym, jeśli chodzi o te wybory, no to tu sprawa jest całkiem otwarta. Dlaczego są odbierane szanse takim Tuzem jak pan Szłapka, czy jeszcze lepiej pani Hartwich? Oni także przemawiali na tej konwencji, a przypominam, że kandydatem na prezydenta ma być ktoś, kto przemawiał na konwencji. I może wyjść pan Tusk i powiedzieć, nie Rafał, nie Radek, tylko Iwonka. I wyjdzie pani Hartwich i wygra te wybory. Zobaczysz. Prędzej mi kaktus na plecach wyrośnie, niż Konwiński powie coś nie tak, jak powiedział jego szef Donald Tusk. To jest raz. Dwa. Czemu robią tę konwencję swoją w Gliwicach 7 grudnia? Niech będą konsekwentni, zrobią 13. Ale to taka dygresja. Jak już 13, to 13 byłoby przynajmniej konsekwentnie. A to, że Tusk będzie kandydował, to wcale nie musi kłamać, bowiem może nastąpić podmiana. Nie chwaląc się, już dawno o tym mówiłem, nawet na, że tak powiem, łamach naszego programu, że to niczego jeszcze nie oznacza, że on nie będzie kandydował. Zobaczy w sondażach, że na przykład pan Rafał kidawuje, że użyje takiego nowego politycznego pojęcia, czyli leci w dół i wtedy trzeba będzie tę niemiecką rację stanu, żeby być w pełni uczciwy, ratować. Ale nawet ratować. Rafał, nawet Hilfe, Hilfe, nawet Rafał, nawet Rafał Trzaskowski nie musi kidałować, bo wystarczy, że nie będzie zbyt wysoko się piął w górę w sondażach. Już jest po nim. Wtedy następuje co? Nieoczekiwana zmiana miejsc. Tak jest. I wychodzi pan Tusk cały na biało. Wychodzi pan Tusk cały na biało i mówi, jestem. I też dostaje baty. Nie, absolutnie, panie Donaldzie, przepraszam. Nie zapeszaj. Absolutnie nie zapeszam, to teraz uciekamy szybciutko. Nie zapeszaj, bo będziesz musiał samokrytykę składać. No, ja za ciebie, przepraszam. To na pewno. To było pracowane. To na pewno będzie nas czekało. A teraz na koniec tej części nowa teoria, ale znowu starego, zasłużonego do Platformy, pana Miśka. Ja biorę pod uwagę, pani redaktor, najczarniejszy scenariusz dla Polski, jakim jest zwycięstwo PiS-u w wyborach prezydenckich. A dlaczego to byłby nie wiem, taki najczarniejszy scenariusz? To byłby najczarniejszy scenariusz dla Polski, bo jest dla nas bujo wszystko. A wyobraża pan sobie pojedynek Czarnek kontra Sikorski? Wyobrażam sobie. No ale raczej Sikorski nie będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, będzie to Rafał Trzaskowski. A to zobaczymy, kto będzie. Kampania wyborcza ma swoją logikę. No, jest to pojedynek, jest to walka, koniec trzeciej kropka, drogi no. Kontra kandydat Lewicy, kontra kandydat Platformy, to będą ze sobą rywalizować. Czy to jest Polsce potrzebne? Nie. Uważam, że lepiej podejść do tego i zaproponować naszym przyjaciołom z Platformy Obywatelskiej, żebyśmy być może usiedli do stołu i porozmawiali o wspólnym kandydacie na prezydenta całego obozu rządowego. I kto miał być tym wspólnym kandydatem? A tego nie wiem. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. No, czyli ni mniej, ni więcej, tylko zdaniem wielkiego demokraty Miśka Michała Kamińskiego, demokracja akurat w Polsce się nie sprawdza, jest niepotrzebna, bo dokładnie to powiedział. No, eine Koalicjen, eine przekaz i eine Kandydaten. To będzie po prostu dla Polski zdecydowanie najlepsze, bo myśmy pewnie nie dorośli do demokracji. Jeden cytat z pana Miśka, jeśli pozwolisz. Bo jak będzie kilku kandydatów, to jest to demokracja, no ale ma być walcząca, więc eine Kandydaten. Ale gdyby było, to wtedy, cytat z pana Miśka, to rząd Donalda Tuska zamiast ciężko pracować na rzecz Donalda Tuska będzie ze sobą rywalizował. Wiedzieli państwo o tym, że rząd Donalda Tuska ma ciężko pracować na rzecz Donalda Tuska? No to już państwo wiedzą. Dzięki, Misiek. Dobrze, że przypomniał, bo by jeszcze nie daj Boże, by zapomnieli. Tak, jest. No i tutaj Kamiński, jak widzisz, pan Kamiński trzyma linię i trzyma bazę, bowiem nic złego nie powiedział, wręcz przeciwnie, wspiera cały czas kandydaturę Donalda Tuska, ale już może sobie długo wspierać, bo przecież dziś Hołownia ogłosił, że on będzie kandydował. W związku naprawdę? Z tym cała ta konstrukcja Miśka Kamińskiego w zasadzie już runęła. Co prawda on za to nie ponosi odpowiedzialności. Oczywiście. I po głowie nie dostanie. Ale jest częścią trzeciej drogi, pan Misiek. Ale ja podejrzewam, że a już wie na pewno, że Hołownia ogłosił, że startuje, to dzisiaj noc będzie ciężka.
A pan Misiek ma w ogóle ciężkie. Noc będzie z nerwów nie zaśnie. Każda noc pana Miśka to jest noc po jego programie Misiek wieszorową porą, to zawsze jest ciężko. Zawsze jest ciężko, ale tutaj, proszę państwa, wyświetla się kod QR, kod, pod który można, który prowadzi do strony, na której są nasze koordynaty. Jeżeli państwo chcieliby nas wesprzeć, no to oczywiście zapraszamy do tego kodu QR. I wracamy po reklamach.